Psy od dawna nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Są wierne i przywiązują się do właściciela tak, że chcą go chronić nawet za cenę własnego życia. Psy obdarzone są pewnymi zdolnościami, które nam nie są dostępne. W najnowszych badaniach przeprowadzonych przez Akiko Takaoka z Uniwersytetu w Kyoto w Japonii sprawdzono zdolność psów do rozpoznania, czy ktoś jest godny zaufania. Zrobiono to wykorzystując ludzi i pokarm nałożony do miski. Miska była na tyle duża, że psy nie widziały, czy jest w niej jedzenie, a właściciele patrzyli na psa, chcąc zaprosić go do jedzenia. W niektórych naczyniach było pożywienie, w innych nie. Co ciekawe, wszystkie 34 psy bez problemu odgadywały sytuację, w której jedzenie było w misce, a jeśli faktycznie go tam nie było, nie podchodziły do danej osoby. To nie wszystko. Podobne badania przeprowadzono także w Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu, w czasie którego pokazano psom 15 zdjęć ust ludzi wyrażających różne emocje. Haczykiem było to, że psy widziały tylko dolną lub górną wargę i musiały za pomocą nosa dotknąć odpowiednich ust przedstawionych na monitorze po uprzedniej komendzie, by pies dotknął ust ukazujących radość lub zdenerwowanie. I faktycznie wyniki tego badania stanowczo wykraczały ponad zwykły przypadek, co ukazuje, że psy świetnie rozpoznają nasz stan emocjonalny i lepiej niż ludzie potrafią rozpoznać, czy ktoś jest rozgniewany lub radosny. Lalka w sklepie ożyła. Nagranie przeraziło wielu. Link do nagrania w opisie.